Renifery z Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego adoptowane. Dzięki funduszom europejskim wrocławskie zoo będzie mogło tym wyjątkowym zwierzętom zapewnić jeszcze lepsze warunki życia. A bardzo się cieszymy, bo do grona naszych partnerów dołączyły fundusze norweskie i EOG, czyli instrument finansowania powołany przez trzy kraje, Liechtenstein, Norwegię i Islandię. Zdecydowały się one na zaadoptowanie całego stada naszych reniferów. Nic dziwnego, że właśnie te kraje zainteresowały się wrocławskimi reniferami, ponieważ zwierzęta te występują zarówno w Norwegii, jak i Islandii. Jakie jest ich naturalne środowisko? Żyją w lasotundrach Euroazji, Ameryki Północnej, a więc warunki nie za ciekawe pod względem klimatycznym, jak i roślinnością. Wiadomo, że jest tam zimno, ale one są do tego przystosowane. Zarówno swoją okrywą włosową, jak i racicami, które pomagają im przemierzać kilometry. Renifery to bardzo przyjazne i chętnie współpracujące z opiekunami zwierzęta. Są bardzo troskliwe względem swoich młodych, ale przyjmują też pomoc ze strony pracowników zoo. We Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym mamy 6 sztuk, jest to 5 samic i samiec. Nasz samiec Blicen, samice jest to Palwi, Wiena, Jasna, Zuzia i Józefa. Nasza ulubienica Zuzia, która przyszła na świat w naszym ogrodzie zoologicznym. Jest to taka nasza maskotka, wszędzie za nami chodzi. Trochę żeśmy pomogli mamie w jej wychowaniu i myślę, że nas kojarzy ze swoją matką. Fundusze, które będą przekazywane dla reniferów, mają wpłynąć na poprawę jakości życia tych wyjątkowych zwierząt i pomóc pracownikom zoo w opiece nad nimi. Umowa dotyczy przede wszystkim kosztów utrzymania reniferów i to jest ta część finansowa. Natomiast jakby pozafinansowa jest o wiele bardziej rozbudowana i dla nas też bardzo cenna. Dotyczy ona edukacji w zakresie gatunku, czyli jego biologii, specyfiki, a także zagrożeń i ochrony. Staramy się dawać im bardzo dużo warzyw, ziół, różnego rodzaju gałęzi do obgryzania. Są to gałęzie liściaste, jak i iglaste, dużo choinek, korują świetnie te gałęzie, jak i zjadają igły czy liście. Cała szóstka reniferów czeka na zainteresowanych turystów we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym. Echo 24, Agata Sibilak.